Cześć, z tej strony Pragamer, witam wszystkich. W poprzednim odcinku zaatakowaliśmy punkt kontrolny żołnierzy. Myślałem szczerze, że tamto zadanie będzie bardziej wymagające, ale nie było. Apologies for this pre-recorded message, but it's for your own safety. I found something that will help you in your search. The documents are on the roof of the Pripyat Hospital. Come as quickly as you can, and try to be discreet. My superiors would be very unhappy if they knew I was helping you. I knew I could count on the old man. I would have contacted him sooner, if only I'd known he was here. No i odezwał się do nas Simonow, doktor. Naprawdę uratowaliśmy go, można powiedzieć. On nie wie, że to my go zestrzeliliśmy. Ja myślę, że udamy się w takim razie po klamoty do starej kryjówki. Michał, Oliwier i centrum, które poleci Olga. I Tarakana zostawimy w bazie. Tak naprawdę nie wiem, czemu jest jego taki duży poziom niezadowolenia, ale zaczynajmy nasze kolejne zadanie w grze Chernobyl Light. All these years in the zone and all that Tarakan has to show for it are some officers' uniforms? Be careful, Igor. Don't end up as rat bait. Kurde, te wszystkie podpowiedzi można po nich sądzić od Tatiany. Jakby ktoś nas chciał zdradzić w tej chwili Tarakan, tak, że... Nie wiem, co o tym sądzić. Dosyć w odległy teren musimy się udać. No nie fajnie, niż od razu na początku oddziały. Kurczę, maska, szybko. I tutaj z tą szafą możemy coś tak jak najbardziej. Kurczę, tędy nie przejdziemy. A nie, możemy. To po prostu w złym miejscu stanąłem. Czy my tą drogą ścieżką sobie przyjdziemy tutaj? Jak najbardziej możemy iść tutaj w lewo. Kurczę, znowu ktoś tutaj na prawo. Jak pamiętam, z któregoś z poprzednich odcinków było tutaj wielu żołnierzy. No. Słyszę rozmowę, tylko szkoda, że nie widzę żadnego żołnierza. Spróbujemy go tu zaatakować sobie i uciekniemy wtedy. No już, już Igor, szybciej troszkę. Teraz którędy najlepiej? Tu w lewo wygląda na to. Tam większa ilość żołnierzy. Czy ich bym chciał tak ściągnąć w bezpośredniej walce, czy może uda nam się ich jakoś ominąć? Kurczę, też zawsze rozwalając żołnierzy NAR, dostajemy filtry do maski gazowej.
Czuję, że tędy nie przejdę niezauważony. Spróbujemy w związku z tym ich ściągnąć sobie. Wygląda, że to już wszyscy tutaj. Czyżbyśmy pozyskali strzelbę? Nie, niestety. Wydawało mi się jedynie. Też może w tym odcinku, nie wiem, zobaczymy jak wyjdzie na koniec odcinka, ulepszyli trochę bazę. Kurczę, spróbujemy tu wejść, to znowu ta muzyka. A to gdzieś na górze. Czy tutaj mamy jakieś schody? O, fantastycznie. Będziemy mogli wymienić z pewnością jakieś materiały. Ja pierdziut. Co to było? O. Od razu zielono się tu zrobiło. Dobrze, że znikło, to naprawdę zlękłem się, nie myślałem, kurczę, że to będzie chodziło o ten film. Czy my daleko mamy do tego? Tutaj jeszcze możemy kogoś spotkać. W takim razie ruszajmy. A, tutaj siedzisz sobie. Can I help you? Do you know a guy named Tarika? There's something here that belongs to him. So, you need something from Bradford, eh? Show me what you got, comrade scientist. You and I are not comrades, but maybe I'll do business with you if I have to. What do you want in trade? What do you have? I take food, supplies, medicine, useful stuff. Kurczę, ciężki wybór, bo jak oddam mu jedzenie, nie patrzyłem tak naprawdę na jakie misje dokładnie wysyłamy naszych współtowarzyszy. Just give me the damn thing. One, two, three, four, five. A hunter went out for a walk. Suddenly, a hare appeared and shot him down. Bang, bang, oh, oh, oh. The hunter is going to die. He's crawling back home. Saying, bury me deep and let me lie. No okej, okay, nic specjalnego. Czy my coś jeszcze będziemy handlu? Dobra, zobaczymy co ma do sprzedania. Może wytrychy uzyskamy u niego. What do you mean? You don't know. Duh. I sell boxes of loot. I never open them, so I don't know what's in them. That doesn't make any sense. Each box is totally random? Duh. My loot boxes are like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. That's deep. I know. Ksenia told me I was the biggest facologier in our neighborhood. It's very simple. One food ration for one box of loot. One box a day. Igor, we just met, but I feel like I've known you for years. You're like a brother to me now. Have a free box of loot. On me. But don't tell anyone. It's a secret. A Bradva secret. Kurczę, jeszcze mamy ekwipunek zapewniony. Zdecydowanie ja muszę odstawić. Nie, no nie jest zapełniony. Co to był za komunikat? No dobra, już może udajmy się w takim razie do punktu docelowego.
Ja coś tu słyszę. Dobra, spróbujemy się tędy przedostać na ten dach, o których wspominano. Dobra, możemy zgasić latarkę, bo też wyczerpują się nam baterie. Dobra, mamy ciało. Pytanie, czy powinienem się niepokoić? Nie bardzo widzę, co tu możemy zrobić. No dobra, musimy je jakoś rozbroić. Pytanie jak? Come into my parlor, said the spider to the fly. Tis the coziest little parlor you ever did spy. Finish the sentence or die, little fly. One, two, three, four, five. A hunter went out for a walk. Huh, that's right. You're safe for now. Okej, czyli będziemy tutaj rozwiązywać zagadki. Na to wygląda ciekawe. The way into my parlor is up a winding stair. I have many curious things to show you when you are there. Here comes another riddle for you, pesky fly. Suddenly, a hare appeared. And shot him down. Correct. Oh, you are one lucky insect. Kurczę, no szczerze nie wiem, co wybierać. To ask me is in vain, for who goes up your winding stair can ne'er come down again. A verse for you. Bang, bang, hoo, hoo, hoo! Łowca pójdzie w piach, czy zając. Łowca zaryzykuje. You really are something, you filthy fly. You've come further than I had guessed. But this ends soon. I'm sure you must be weary, dear, soaring up so high. Will you rest upon my little bed? Said the spider to the fly. Now, pay attention. He was crawling back home. Zakop go głęboko i nie mów nikomu, to bardziej pasuje. I can't believe you made it, you sneaky fly. Well, come into my parlor. Enjoy. Tak, zdobyliśmy dwie strzelby. Będziemy musieli koniecznie schować je gdzieś w bazie. Rozejrzyjmy się jeszcze tu. Officer Stripes. I'm sure these will look good on me. One more thing. My computer. I have over 10 gigs of findings concerning Chernobylite. Great. What am I supposed to do about it? You know how to use Norton Commander? Launch the Rat King program. It will compress the files and upload them to the cloud. No dobrze. Przyjrzyjmy sobie tutaj jeszcze. Nic. Aha, dobra, to my zamknęliśmy drzwi tak naprawdę. Czy my tu coś zdobędziemy? Thank you.
Zdecydowanie ktoś tu jeszcze krąży. Tu mamy laleczkę tą przerażającą. Czy coś się obawiam, że mogliśmy te stwory wpuścić do siebie? Nieciekawie może to wyglądać za chwilę. Mam wrażenie, że tą wskazówkę już zebraliśmy wcześniej. Czy te wytrychy były warte tego? Nie wiem, na tą chwilę wydaje mi się, że nie. Czy teraz jeszcze nie wrócę tam? Gdzie my jesteśmy? No dobra. Słyszę cały czas głosy tych cieni. Przechodziliśmy pod skrzyniami. Tu. Nie. Tak, tędy. Rakan się dobrze tu zawłukrował tak naprawdę. Kurczę, widzicie, jakie procesory? Ciekawy jestem, czy ktoś z oglądających pamięta procesory 486, a oszałamia... Sorry, niszczymy. I have a long memory, Mousy. A very long memory. Okay. Here we go. I tyle pamięci. Chciałem dokończyć, ale zaczęliśmy rozmowę z Tarakanem. I tyle pamięci, nie oszałamiająca ilość wręcz, 512 kilobajtów, co to jest w dzisiejszych czasach. I będziemy wracać już do bazy. Otrzymaliśmy kolejny punkt umiejętności, ale po powrocie w pierwszej kolejności, myślę, odłożymy rzeczy po prostu do szafki. Nie wiem, czy będę chciał chodzić z tą strzelbą jedną. Może warto by było wypróbować ją. No i też przez przypadek wybrałem... Podjąłem złą decyzję. Właściwie nie wybrałem, podjąłem złą decyzję, ponieważ Tarakan po raz kolejny będzie niezadowolony w sprawie, że zniszczyliśmy jego materiały. Dobra, przejdźmy dalej. To może, żeby lepiej przyznamy wszystkim po dwie racje żywnościowe. A, niech zobaczą gest, może to pomoże udobruchać trochę Tarakana. Zobaczmy, współtowarzysze. No, Tarakan jest zdecydowanie bardzo zły. Dobrze, ale nie wygląda, żeby coś chcieli. Dobra, ale w pierwszej kolejności udamy się do ogródka, albo może szafę odwiedzimy pod drogą. Jedną strzelbę z pewnością przeciągniemy. Amunicja rewolwerowa. No kurczę, możemy jedną też odłożyć, jeden magazynek. Amunicji do strzelby nie mamy za wiele. Kurczę, nawet tu jeszcze tam odłożymy dla rewolwera. Dobra, z pewnością odłożymy. Co jeszcze? Filtry? Filtry też w zasadzie. Chociaż amunicja do karabinu, jedną możemy odłożyć. Dobra, i to by było na tyle. Możemy przejść do ogródka. Nie wiem, czy te światła coś dają, czy to po prostu zbieg okoliczności. Spróbujmy sobie, tutaj będziemy... Stanowisko do ulepszania strzelb. O, fantastycznie. I co my możemy tu ulepszyć? Okej. Okay.
zastanawiam się, czy to warto względem obrażeń. Tak, myślę, że możemy spróbować. Z czerwoną kropką myślę będzie lepszy. Tak naprawdę możemy sobie przypisać tą strzelbę. Nawet jeden karabin jeszcze odłożymy do szafy. Kurczę, wyposaż. Nie, 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 to nie było menu szybkiego wyboru. Weźmiemy pod piątką, tak? Tak, dodała się pod piątką. Dobra. Czy teraz jeszcze byśmy chcieli coś zrobić? Tak, odłożyć z pewnością ten jeden karabin. Kurczę, a możemy go dać Tarakanowi, tak naprawdę. Bo nawet porozmawiamy z Tarakanem, zobaczymy jakie umiejętności możemy u niego zdobyć. I need to talk to you. No Mousy today. So the Rat King is gone? It won't be long before it returns. We don't have much time. You need to help me. I need to find out what happened to me. I remember the explosion. Were you close to reactor number four? That was the night T'Challa disappeared. What do you remember? Not much. Fire, sirens wailing, burned men, agonized screaming. It was Kharkiv, 1972. What? I think you've got the time and geography mixed up. The KGB and some military geniuses tried to put out a fire in the natural gas mine with a nuclear device. Almost a kiloton yield. They blew everything up, the morons. A column of fire and radioactive ash, kilometers high. People in villages nearby thought it was the end of the world. What were you doing there? You don't know. I'm trying to remember, but I can't. All I know is I was there to observe. Calm down, Tarakan. We'll get to the bottom of it eventually. Try to get some rest now, all right? Let me take a look at your wyposażenie. Of course, Mousy. No nic nie ma, dobra. Dodamy mi ten karabin. Fantastycznie, dzięki karabinowi nie będziemy musieli go... Zakończ, ale dobra, Tarakan, jeszcze jakich ty umiejętności mnie możesz nauczyć? Hey there, Tarakan. I was wondering if there's anything you'd like to teach me. But of course, I have been blessed with the wisdom of the great rat catcher. And I've also spent a lot of time in the zone. I can give you some pointers. Czy kamuflaż, że mnie później wykryją, czy aktualizacja? Aktualizacja oprogramowania, myślę. Nie będzie problemu z wykryciem przeciwników, przynajmniej. A w tym odcinku, jak widzieliśmy, no nieraz nie jest to oczywiste, gdzie oni są. Thanks to your PDA thingy upgrade, you can now detect those pesky NAR soldiers, shadows and living creatures in general. Trzeba przyznać, że Tarakan jednak ma bardzo fajne umiejętności do zdobycia. Close your eyes and count to 100. And no peeking. Fantastycznie, naprawdę możemy o wiele szybciej skanować teren.
pytanie, czy to właśnie tak będzie podświetlać Tarakana. Wydaje mi się, że tak. Well done, Mousy! See how useful this can be? Remember, it's hunt or be hunted. That is the law of nature. Myślę, że to na razie umiejętność, z której będę najbardziej zadowolony, zdobyta ulepszenie tego sprzętu. A kolejną chyba umiejętnością, którą będę chciał pozyskać, będzie, że opóźnione wykrywanie mnie przez żołnierzy, tak? Tak naprawdę. No dobra, i w tym miejscu standardowo udamy się na zasłużony odpoczynek. Nie, w zasadzie jeszcze bym chciał tylko zobaczyć tutaj, czy udało się nam, dobra, mamy pozyskane narzędzia i jeszcze czynności śledcze, pewnie podejrzewam, że to będzie na sam koniec i teraz już na 100% udajemy się na odpoczynek. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał, jak się podobał, proszę o zostawianie łapek w górę, cześć, do usłyszenia w kolejnym odcinku.